Ci, którzy jeszcze nie zdążyli kupić podręczników na nowy rok szkolny, mogli wziąć udział w pogotowiu książkowym, czyli pierwszych targach podręczników i książek. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w pierwszą sobotę września przez przedstawicieli projektu Wocławek, Centrum Wolontariatu Wocławek, Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną oraz Jarosława Chupałę, przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Wocławek. Pomysł zorganizowania targów
Wrocławia byłej uczennicy w zupełnie naturalny sposób, to znaczy sama miałam problem z tym, co zrobić ze swoimi książkami. Pomyślałam, że w taki sposób myśli też wiele, wiele więcej uczniów, zarówno szkół ponadgimnazjalnych, jak i gimnazjalnych. I dlatego wpadłam na pomysł, żeby zorganizować targi, na które będą mogli przyjść wszyscy i sprzedawać niezależnie jakie książki, niekoniecznie te, które są wyznaczone przez nauczycieli, bo często uczymy się z takich, które są spoza kanonu wyznaczonego. I to tak myślę, że cieszy się to dużą popularnością, ludzie szukają nie tylko podręczników typowych do szkół, ale również różnych pomocy naukowych, różnych ćwiczeń nieobowiązujących, ale wszyscy starają się znaleźć jak najwięcej, jak najlepszych podręczników, które pomogą im albo zdać testy gimnazjalne, albo matury. A jak targi były oceniane przez uczestników? Jak Ci się podobają targi? Czy to jest dobry pomysł? Dlaczego tutaj jesteś? Wiesz co? Myślę, że dobry, bo można to zrobić tak międzyszkolnie, można się wymieniać podręcznikami. A czy data 3 września to jest dobra data na takie przedsięwzięcie? Czy to jest za wcześnie, za późno? Wiesz co, myślę, że tak akurat, bo wszyscy czekają na ostatnią chwilę z tym. A tutaj dzisiaj dużo ludzi przyszło? Są zainteresowani kupnem książek? Z tego co widzę i po tym jak ludzie kupują, to tak. Dobra, dzięki. Ja uważam, że każde działanie, bo już nie mówię o celu dzisiejszego, że to jest cel edukacyjny, gdzie nauczyciel, przewodniczący komisji powinien szczególnie popierać takie działania. Ale ja z kolei jako pedagog bardzo się cieszę, że młodym ludziom się chce w ogóle cokolwiek robić. Tak? Czy jak jest inicjatywa, jak jest projekt, no to jak nie wspierać w działaniu? Uważam, że każde działanie, nie tylko edukacyjne, a to szczególnie, bo jest skorelowane z czasem, skorelowane z oczekiwaniem środowiska i skorelowane z wieloma takimi imprezami, które dzieją się w szkole. Wyście scalili tutaj w tym miejscu ideę, która jest realizowana w wielu szkołach i nie ma takiego wymiaru jak tutaj. Widzicie, co się dzieje za moimi plecami. Uważam, że pomysł jest strzałem w dziesiątkę, a ja generalnie zawsze popieram każde inicjatywy młodzieży. Uważam, że i samorządność w szkole, i samorządność taka globalna na terenie miasta, i aktywność społeczna jest bardzo pożądana. Zawsze możecie liczyć na współpracę ze mną w każdym takim przedsięwzięciu skierowanym do waszego środowiska. Jeszcze jest bardzo ważne, że wy jako młodzi ludzie, tak, młody wycawy, wiecie tak naprawdę najlepiej, co potrzeba waszym rówieśnikom. Tak? Jakie mają oczekiwania, czego potrzebują, w jaki sposób zaspokoić ich, na przykład chęć zdobycia wiedzy, a niekoniecznie płacenia za podręcznik tak astronomiczne kwoty, które teraz są w księgarni. Oprócz tego, że uczniowie mogą kupić podręczniki, to jakie tutaj jeszcze inne atrakcje są? Przygotowali też ten panel doradczy, tak? Panel pracy z psychologami, z pedagogami, z poradni psychologiczno-pedagogicznej i z doradcami z Centrum Doskonałej Edukacji. Doradcy mogą rozmawiać o przypuszczalnych zagrożeniach i kłopotach edukacyjnych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, to z kolei możemy rozmawiać o zagrożeniach, jakie czekają. Zarówno mogą rozmawiać rodzice, jak i młodzi ludzie. Ale ja myślę, że tego rodzaju oferta właśnie, ta doradcza, to ona znajduje się podczas targów zawodowych, podczas pracy poradni, podczas pracy Centrum Doskonalenia Edukacji. Dobrze, że psycholodzy, pedagodzy i doradcy metodyczni są tutaj. Ale myślę, że największą furorę jednak to zrobiły targi i w tym obszarze ta impreza spełniła na 200% oczekiwania zarówno organizatorów, myślę, jak i tych, którzy na te targi przyszli. Słyszeliście o tym, że już od godziny 10 i mimo, że impreza miała się zacząć o godzinie 12, byli już pierwsi chętni, którzy chcieli brać udział. A wszystko wspólnie razem, tak, to co tutaj widzę, daje nam wszystkim nadzieję, że w przyszłym roku taką imprezę też zorganizujemy i będziemy ją cyklicznie organizowali, rozbudowując te panele właśnie, które cieszyły się największą popularnością. Targi to nie tylko sprzedaż i kupno książek. Przybyli na przedsięwzięcie mogli zasięgnąć porad wykwalifikowanych psychologów,
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pracowników Centrum Doskonalenia i Edukacji, a także wziąć udział w mini warsztatach dziennikarskich, które poprowadziła Ewelina Piotrowska z magazynu Wocławek. Dobrej inicjatywy. Młody Wocławek przyzwyczaił nas do tego, że zawsze tutaj są dobre inicjatywy. Tym bardziej jesteśmy tutaj też dzisiaj. Przygotowaliśmy taki mały pakiet podstawowych rad dla osób, które chciałyby być dziennikarzami lub może w gazetkach szkolnych już się powoli udzielają. Na tej jednej stronie A4 spokojnie można znaleźć najważniejsze informacje. Mam nadzieję, że również na stronie Młodego Wocławka te informacje się znajdą. Podczas trwania targów odbyło się podpisanie deklaracji Wybory bez agresji przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej Łukasza Rycharskiego oraz Macieja Dąbrowskiego. Pogotowie książkowe cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Zorganizowane było w ramach projektu Młodzi w Biznesie, który promuje przedsiębiorczość w biznesie. Emilia Waszkiewicz, Młody Wocławek.pl